Witam serdecznie. Jesteśmy dziś na takim krótkim locie, 90 tam parę kilometrów. Tam jest miejscowość Wielkogłowy. Stoimy tu na polu. Tu jest droga na Słupsk, ta główna. Słoneczko wschodzi, czyli za chwilę puszczamy gołębie. Robię ten lot ze względu na to, że gołębie po prostu, nie wiem, tak się zachowują dziwnie. Bardzo mocno odlatują od gołębnika na kilka godzin. Nie ma gołębi dużej ilości, później brakuje. Przychodzą naprawdę zmęczone, czyli nie ma co ryzykować. Puszczamy te gołębie praktycznie dziś na taki krótszy lot, później przed finałem. Jeszcze będą chyba dwa takie krótsze. Nie będę starał się ograniczać im, wypuszczenia przy gołębniku. Wolę je lepiej wywieźć niż ryzykować taką sytuacją. I to nie tylko u mnie, bo to kilku kolegów miało ten sam problem. Nie wiem, czy coś... Nie mam pojęcia. No po prostu to jest wariacja w gołębniku. Gołębie są krótko trzymane, są głodne, a potrafią odchodzić na kilka godzin. Dziś lot będzie troszeczkę wymagający, bo jest pod wiatr, tutaj bynajmniej, jest dosyć mocny, mocno pod wiatr, czyli będą musiały sobie jakoś radzić. Zerwiemy blomby i będziemy startować. To jest 60, nie wiem czy to widać. Tak. Aj. To tak zerwać to też nie raz jedną ręką. I to jest... A, 959. Trzymaj. O! Trzymaj bardzo mocno. Teraz praktycznie startujemy. I gołębie poszły. Tu się wszystko pootwierało, tu się wszystko otworzyło. Tu się wszystko... A, tu nie ma gołębi. Ale otworzymy. No mówię, jest dosyć mocno pod wiatr. Tam muszą iść w tamtym kierunku. Słoneczko ładnie wschodzi. Dlatego będziemy patrzeć. Tam muszą iść, w tamtym kierunku. Idą. O, tu jeszcze jeden sobie jakiś inny kierunek obiera. Ale to też zawracają. Muszą iść pod wiatr, czyli w tamtym kierunku, ale no żeby nie zawróciły. Dobra, ja uciekam na miejsce. Życzę wszystkim powodzenia. Dobry lot. Chyba idą na dobrym kierunku.
Miejmy nadzieję, że obrali w tym chwilę na jeden. A chociaż jeszcze coś tam manewrują. No, już słabo widać. Okej, dobry lot.